Zanim Państwa zaproszę na panel dyskusyjny i zanim poproszę do stołu panelowego uczestników panelu, no chciałbym niestety podzielić się z Państwem bardzo przykrą wiadomością. Przed chwilą oglądaliśmy film o pani Weronice, o kresowiakach z Grodna, ale właśnie przed chwilą dostaliśmy informację, że nasz przyjaciel z Kowla, Anatol Sulik, Polak, który tak dużo zrobił dla tej pamięci polskiej, dla polskości tam na Wołyniu, niestety odszedł do pana. Ciężko mówić o takich rzeczach, bo oczywiście to wielki przyjaciel wielu z nas. Niech pan przyjmie go do swojego królestwa. Natomiast, proszę państwa, życie płynie, tak? I w związku z tym, pomimo tej przykrej dla nas wielu informacji, ponieważ liczyliśmy, że za chwilę, kiedy pojedziemy na Wołyń, spotkamy Anatola na cmentarzu w Ostrówkach, czy u niego w Kowlu, ale niestety pewnie pożegnamy go na pogrzebie za parę dni. Ale pomimo to chciałbym w tej chwili zaprosić na scenę do stołu panelowego panelistów, którzy podzielą się z nami swoimi doświadczeniami na temat filmu historycznego Trudna produkcja. Czy trudna produkcja? Będą chcieli odpowiedzieć na to pytanie. I zapraszam pana Arka Gołębieckiego. Zapraszam Adama Sikorskiego, pana Bogdana Czernińskiego, pana Stanisława Kuźnika oraz moderatora tego panelu, czyli Pawła Nowackiego. Zapraszam ich na pytanie. Dzień dobry Państwu, dobry wieczór. Organizatorzy i twórcy tego przeglądu zadali nam trudne pytania po ludziom, którzy zajmują się zawodowo twórczością filmową i filmem dokumentalnym, i filmem historycznym, bo nie tylko dokumentalnym, otóż to od razu istotna uwaga. Trudne pytanie ze znakiem zapytania, czy film historyczny jest trudną produkcją. Ja powiem na początku, jako człowiek, który przez chwilę mógł śledzić od wewnątrz telewizji publiczność, która jest zainteresowana filmem historycznym, muszę jasno powiedzieć, tak, że sukces serialu Czas Honoru jest tylko i wyłącznie, można powiedzieć, puentą wielu sukcesów filmu dokumentalnego, historycznego, który miał swoje naprawdę świetne oglądalności znacznie wcześniej. Więc to, że powstał wreszcie taki serial, który cieszył się taką popularnością, a dotyczył historii połowy lat poprzedniego wieku, nie powinien budzić żadnego zdziwienia. Oczywiście, że porównywalność publiczności, która ogląda w telewizji seriale, a dokumenty, to jest oczywiście zupełnie inna klasa. Chcę jednak powiedzieć, że jeśli te ulubione, czy najpopularniejsze seriale, które oglądają Polacy co wieczór, zdaje się, że co wieczór zabieram się tam cały czas jeszcze, takie jak M jak Miłość, Barwy Szczęścia i jeszcze kilka innych, Ojciec Mateusz. To jest oglądalność, która sięga między 4 a 7 milionami. Natomiast dokumenty, tak, takie, które są dokumentami historycznymi dotyczącymi albo czasów XX wieku, albo czasów nam najbliższych, to są oglądalności, które w swoich pikach wynoszą
3 600 000, tyle osób obejrzało film pod tytułem Towarzysz Generał, historia generała Jaruzelskiego. Bez względu na awanturę, która potem wokół tego dokumentu wybuchła, 3 600 000 widzów w poniedziałek o godzinie 20:20, no to jest prawie tyle, co dziś ogląda Ojca Mateusza. Więc chodzi o to, że w sensie popularności albo zaciekawienia tą tematyką, to jest ona naprawdę ogromna. Znaczy, można powiedzieć, że reportaż dokumentalny, który Anita Gargas zrobiła rok temu, tak akurat jesteśmy w bezpośredniej bliskości rocznicy tragedii smoleńskiej, jej reportaż pokazany o godzinie 21 w Gminie Tam, ponad godzinny, zdobył publiczność 3 200 000. Więc w tym sensie, to można powiedzieć, że to są oczywiście dokumenty, czy reportaże dokumentalne, które dotyczą spraw niesłychanie ważkich, ale chcę przypomnieć, że taka seria, która w roku 2007 była emitowana w głównym kanale telewizji polskiej, zbierała w poniedziałek regularnie o godzinie 20:20 wielkości od 2 milionów, od miliona do 2 milionów. Uciekinier, historia ucieczki z obozu Auschwitz zebrała 26 marca 2007 roku 1 800 000 widzów. Czaszka z Katynia, film duńskiej produkcji, który był zresztą prezentowany na naszym festiwalu Niepokorny, Niezłomny, Wykręcił w Gdyni, zebrał w 2007 roku w telewizji publicznej 1,5 miliona widzów. Można by te cyfry mnożyć. Rzecz polega na tym, że to są rzeczywiście takie publiczności, które przekładają się na to, co niestety także w telewizji polskiej jest elementem rynkowym, marketingowym, czyli jest elementem reklamy. Ale to są te wielkości, o których możemy mówić, że one powinny zapewniać bez żadnego problemu normalną produkcję dokumentów. Pytanie jest, dlaczego nie? Tak? To jest jak gdyby pierwsze pytanie. Natomiast przedstawiliśmy naszych gości w tej chwili tylko z imienia i nazwiska. Ja rozumiem, że niektóre osoby są tu bardzo znane, ponieważ są znane bezpośrednio z ekranu telewizyjnego, natomiast zazwyczaj reżyserzy, scenarzyści czy producenci stoją zupełnie w innym miejscu przy produkcji i realizacji filmów, w związku z czym są mniej znani. Arkadiusz Gołębiewski, twórca festiwalu Niepokornie Złomi Wykręci, twórca wielu filmów dokumentalnych o historii najnowszej, związanej z postaciami żołnierzy wyklętych, Bogdan Czerwiński, dyrektor. Sekretarz programu telewizji lubelskiej. Stanisław Kuźnik, reżyser filmowy, filmów serialowych, filmów dokumentalnych, filmów fabularnych, także teatru, telewizji, i osoba, której właśnie nie sposób, znaczy nie potrzeba zbytnio przedstawiać, ponieważ jest znana wielu widzom, Adam Sikorski, reportażysta, dziennikarz, autor filmów dokumentalnych o historii najnowszych. Więc mamy właśnie i organizatorów, i twórców, i różnych gatunków. Tak? Bo nie ma żadnej wątpliwości, że różnica i produkcyjna, i także nakładów finansowych filmu fabularnego, a filmu dokumentalnego jest różnicą mniej więcej 1 do 10. Tak? O tych cyfrach za chwileczkę możemy powiedzieć, znaczy o tych kosztach za chwileczkę możemy powiedzieć. Różnica między sformatowanym reportażem dokumentalnym, którego wypracowaną szkołę prezentuje twórczość Adama Sikorskiego, to jest jednak, mimo wielu pokrewieństw, coś innego niż film dokumentalny, obojętnie czy pełnometrażowy, czy w tej formule 26 minut, która się utarła w wielu kanałach telewizyjnych ze względu na to,
że doskonale wchodzi między bloki reklamowe i jest jednak trochę tańsza od produkcji filmu pełnogodzinnego czy 50-minutowego. Ale goszcząc tutaj osoby, które robią filmy tak różne, gatunku, możemy zapytać o te istotne różnice, ale możemy także zapytać, czy są jakieś rzeczy wspólne, które stanowią trudności w przestrzeni myślenia, chęci zrealizowania filmu historycznego. Ja nie znam, powiedzmy sobie szczerze, życiorysów moich dzisiejszych panelistów w sensie wieku, tak? Ale chciałem zapytać w związku z czym, na czym polega, albo skąd bierze się pomysł na film historyczny, tak? Znaczy jak panowie wpadali na pomysły, żeby zająć się konkretnym tematem, nawet jeśli on jest zrealizowany, bo gościmy Stanisława Kuźnika, który przygotowuje się od dłuższego czasu do realizacji filmu fabularnego poświęconego bohaterowi Lubelszczyzny, ostatniego żołnierza wyklętego. Dość wstrząsającą jest rzeczą, że to człowiek, który ścigany był przez różne formacje, a zamordowany przez ZOMO, tak, bo to w tej obławie ZOMO brała udział, to jest dla osób, które jakby powiedzieć są młodszego pokolenia, to formacja, która zastąpiła KPW i zastąpiła te formacje wcześniejsze, milicyjna formacja. Więc chciałem zapytać o to, jak dochodzi się do takiego momentu, w którym chce się zrobić film o Lalusiu. Dobry wieczór Państwu. Pytanie o motywację jest jakby pytaniem o, nie wiem, o drogę życiową, o poglądy, o charaktery. Skąd się bezpośrednio wziął moje zainteresowanie Lalusiem? Myślę, że gdzieś około 2005 roku dowiedziałem się chyba z internetu, że ostatni żołnierz II Rzeczypospolitej zginął 21 października 1963 roku. Do końca właściwie ukrywając się, no i próbując walczyć z bronią w ręku. I muszę powiedzieć, że to był fakt, który mnie jakby strasznie zbulwersował. No, w 1963 roku chodziłem do szkoły podstawowej. Była mała stabilizacja gomułkowska, jeszcze te czasy pamiętam jakoś tam. I okazuje się, że w tym czasie ktoś, jeden człowiek po prostu chciał obalić system, po prostu czynnie przeciwko temu systemowi występując. I zacząłem czytać o tej postaci i myślę, że drugim wstrząsem, którego doznałem, który chyba spowodował, że stwierdziłem, że jesteśmy temu człowiekowi winni coś więcej niż artykuł czy nawet dokument, to był fakt zgrzeszczenia, no to mówiąc tylko zgrzeszczenia jego zwłok, po prostu jak Państwo wiecie, może nie wiecie, po jego zabiciu po prostu odcięto mu głowę, której do dzisiaj nie znaleziono. Nie chcę tu wchodzić jakby w szczegóły, oczywiście to była bezrozumna zemsta, bez spieki. Natomiast uzasadnienie było takie, że w ten sposób szukano jego współpracowników, stomatologów, którzy mu leczyli zęby. Jest tu koło mnie pan Adam, który zrobił dokument na ten temat, który widziałem, więc miałby też jakby tu sporo do powiedzenia. Więc to może tyle na temat motywacji. No, pierwsza wersja scenariusza była gotowa w 2008 roku. Po dokumentacji w terenie, po rozmowie z rodziną, z towarzyszami broni, więc innymi jeszcze. W tej chwili jest sytuacja taka, że powstała któraś tam wersja
już ponad 10 scenariuszy. No, śmiem powiedzieć, że zupełnie niezła, ponieważ takie jest opinia środowiska. Pisałem też to w oparciu o współpracę z IPN-em, z doktorem Polszakiem dokładnie, tutaj lubelskim IPN-em. No i nie wiem, czy mam mówić o jakiej sytuacji jesteśmy dzisiaj. Ponieważ mniej więcej, może mała dygresja, żeby zrealizować film fabularny, a film historyczny zwłaszcza, który no, ze swojej natury wymaga trochę więcej środków, większych środków, należy zwrócić się o dotację do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Żeby zwrócić się o tę dotację, trzeba mieć zagwarantowane połowę sumy sfinansowania tego filmu. W listach intencyjnych, ale w realnych listach, nie w jakichś liczbach. W związku z powyższym to jakby determinuje nasze działania i w tej chwili jesteśmy na etapie poszukiwania tej sumy. Obecny na sali producent wykonawczy pan Janusz Skolkowski, pokaż Janusz, bo to nie każdy chce produkować film historyczny, bardzo niewdzięczny, trudny temat. Mamy sytuację taką, że mamy producenta wykonawczego w postaci studia Kalidoskop, który ma tam swój wkład finansowy oczywiście w film także. Mamy dystrybutora, którym jest Kinoświat, największa dystrybucyjna firma w Polsce, który także wkłada swoje pieniądze w ten film i przede wszystkim dystrybucję i promocję. No i mamy też jakby przyrzeczenia innych podmiotów. Nie bardzo mogę i wypada mi mówić, ale właśnie Janusz miał poważnie do powiedzenia, że ten film będzie kosztował około 6 milionów. Co jest jak na warunki filmu historycznego niewiele. Nie chcę tu snuć porównania, ale to jest naprawdę niewiele, może że jest napisany, no nie jest to batalistyczny scenariusz. Więc jakby w tym momencie szukamy tych pozostałej części, co nie gwarantuje nam, że Instytut Sztuki Filmowej wyrazi zgodę, że mi się to spodoba. Może na tym zatrzymam się, bo nie wiem, czy to Państwa tak naprawdę interesuje. No, to jest właśnie pytanie, tak, bo mówimy o pieniądzach, które dla zwykłego człowieka są właśnie takie trudne do wyobrażenia, tak? Znaczy nie widziałem na store 6 milionów, nie produkowałem za 6 milionów. Natomiast w kategoriach porównawczych to można powiedzieć, no jasno, film fabularny Katyń, realizowany przez Andrzeja Wajdę, kosztował 13,5 miliona. Znacznie droższy był film o ostatnim filmie Wajdy Wałęsa i do dzisiaj są jakieś tam kłopoty chyba jeszcze z rozliczeniem tego filmu w związku z tym, że niektóre bursztynowe afery musiały znaczy zwrócone pieniądze, tak, żeby film przynajmniej w sensie finansowym był czystszy. Ale to są pieniądze, dziś film fabularny to są koszty między 10 a 20 milionów, to są przyzwoite budżety filmu w Polsce, bo oczywiście budżety filmów fabularnych amerykańskich czy europejskich to są zupełnie inne wielkości cenowe, ale my pracujemy naprawdę na zupełnie innych budżetach. Ale zanim przejdziemy jeszcze do tych finansowych kwestii, chciałbym jednak zapytać o motywację także pozostałych uczestników panelu. Panie Adamie, no wszyscy tu jesteśmy właściwie przy tym stoliku ludźmi dwóch epok, tak? Ale chciałam pana zapytać, no właśnie jak się wpada na pomysł, żeby robić filmy o żołnierzach wyklętych w pana przypadku? To znaczy generalnie, to tak jak z poezją, literaturą, malowaniem, film historyczny jest sprawą pewnej potrzeby wewnętrznej. W moim przypadku była to również potrzeba zewnętrzna, to znaczy kocham za mężczyznę, tam wybudowałem sobie dom i miałem sąsiadów, którzy za straszliwie zniszczone życie, rodziny, całe wioski, środowiska nie dostali nigdy nic. Tak pomyślałem sobie, że mam w ręku potężną broń, bo jednak telewizja jest bronią potężną, więc może by taką metodą półfilmową, półtelewizyjną, bo zawsze jeżeli ma się do dyspozycji to instrumentarium telewizyjne, łatwiej jest film zrobić niż kupować te wszystkie środki produkcji. Zrobię właśnie taki cykl pod tytułem Powstanie Zamojskie. To była po prostu potrzeba, chciałem tym moim sąsiadom, bezradnym wobec historii, skrzywdzonym straszliwie, którym w roku 70 po wielkiej konferencji polsko-niemieckiej powiedziano, wasza sprawa jest zamknięta, powstały znakomite dzieła, opracowania, wybory dokumentów.
powstała fundacja, która tam rozdaje jakieś pieniądze, a taka babunia, która siedziała tam u siebie na progu, mówi: zobacz synku, 11 dziur, pokazała mi 11 przestrzeni z automatu niemieckiego, a za to w życiu dostałem kilogram słoiny. I to jest podstawowa sprawa, dla której zrobiłem ten konkretnie film. Na przykład film o Klebergu zrobiłem dlatego, że ktoś bardzo pogardliwie o Klebergu napisał, że to był ten generał odliczenia gaci. To było chyba największa obelga, jaką można rzucić tak wielkiemu człowiekowi. On rzeczywiście nie był najlepiej widziany. W II Rzeczypospolitej został zepchnięty pozornie na trzecią linię, czyli do Brześcia, do tego DOK, który pozornie nigdy nie miał wziąć udziału w walce, a udowodnił, że po pierwsze w mobilizacji wystawił jako jedyny komplet potrzebnych jednostek, potem wykonał tą mobilizację jeszcze raz na potrzeby obrony tego terytorium, a potem jeszcze walczył do końca. Niezwykła postać, szalenie skrzywdzona i podobnie z żołnierzami wyklętymi. Tak sobie zawsze myślałem, że podręczniki mojego syna i mojej córki są ciężkie, niestrawne, że brakuje w nich całych stron i rozdziałów, natomiast film dla tego pokolenia jest jakoś tak łatwiej przyswajalny. I stąd też wspólnie z IPN-em zrobiliśmy taki cykl, który być może nie aspiruje do dokumentów sensu stricto, bo to są wielkie kategorie dokumentów, ale jest to taka produkcja gdzieś na skraju reportażu historycznego i dokumentu, po którym młody człowiek jest w stanie się zainteresować tymi fragmentami. Także generalnie wielu moich kolegów powiada tak: słuchajcie, no, wypada setna rocznica wybuchu wojny światowej, może złożymy jakieś projekty. Często jest takie działanie po prostu obliczone na ten rytm rocznicowy. Często są to pewne obliga polityczne. No, doskonale panowie wiecie, że istnieje pewien taki rynek, że niektóre tematy są chodliwe w jednej epoce, inne są chodliwe w drugiej. A ja mam bardzo, bardzo jasną kategorię. Mam wielu takich starych ludzi, którzy opowiadają mi historię swojego życia i tak patrzą na końcu na mnie i mówią: opowiedziałbyś to szerzej światu, być może to echo gdzieś tam dalej się poniesie. I to jest właśnie taka potrzeba wewnętrzna i potrzeba tego echa. Ale żołnierze wyklęci, pojawili się pana sytuacji jako opowiadacze w którym momencie? To znaczy, z żołnierzami wyklętymi to historia jest bardzo, bardzo stara. Zaczęła się dla mnie jeszcze w radiu. Ja byłem kiedyś reporterem radiowym i miałem szczęście poznać Konrada Bartoszewskiego Wira. To taka legenda partyzancka tutaj z Zamojszczyzny. Człowiek wielkiej kultury, który tak nie szczędził mi czasu i edukował mnie w tej historii najnowszej. I jakby to jego słowa tak zwięczają, o tych chłopakach trzeba opowiadać. O tych chłopakach trzeba opowiadać, a potem kiedy powstały możliwości, zaczęliśmy opowiadać. A potem się okazało, że istnieje cała skomplikowana geografia ogólnopolska i tutaj musiał powstać tak ogromny cykl, jaki zrobiliśmy wspólnie ze Sławkiem Polszakiem z IPN-u, aż 80 takich filmów, programów. No rozumiem, czyli tak naprawdę o tym, kiedy powstają takie filmy, pan decyduje, epoka. Być może epoka, no ale jest tam gdzieś czynnik mojej woli. Zawsze można powiedzieć, nie wchodzę w ten temat, wchodzę w ten temat. Doświadczam tego bieżąco i na co dzień. Ponieważ realizuję taki magazyn, który jest oparty właśnie na takich rozliczeniach historycznych, na próbie poszukiwania zerwanych wątków, na dopisywaniu do końca jakichś opowieści o zdarzeniach, to widzę, jakie jest zapotrzebowanie, ogromne zapotrzebowanie na tego typu twórczość. To nie jest przypadkowe. Myśmy mieli świetną prasę, tak zwane tygodniki literackie, które zawsze miały silny nurt historyczny. W II Rzeczypospolitej ta materia historyczna była wszechobecna w wydawnictwach, właśnie w tych ilustrowanych tak zwanych pismach. Myśmy zawsze mocno żywili się historią, być może mocniej niż inne narody. I myślę, że to, że dzisiaj jest zapotrzebowanie, że te oglądalności są jakie są, to wynika właśnie z tej długiej tradycji potrzeby tych historycznych rozliczeń popularnych. Znaczy, ja też nie mam żadnych wątpliwości, że ciekawość publiczności tej, o której się opowiada, że ogląda papkę telewizyjną, naprawdę w obszarze historycznym jest niezwykła. Powiem, że nie mam danych takich dotyczących, jak TVP Historia w tej chwili, po wejściu na multiplex wygląda, bo multiplex generalnie rzecz biorąc jest nową jakością, tak? Znaczy w sensie tego dostępu można, to właśnie widz decyduje, na którym kanale chce się zatrzymać spośród tych kilkunastu, a niebawem kilkudziesięciu, a niebawem kilkuset, tak, które będziemy mogli oglądać. W związku z czym to, że główne anteny, te najważniejsze, zaczynają spłaszczać swoją widownię, zaczynają być mniejsze,
a te niszowe zaczynają być większe, to jest jakby oczywistość. Ja nie znam w tej chwili skali tych zmian, ale rzeczywiście w te filmy, w tych kanałach, które są wyspecjalizowane, możemy oglądać pod warunkiem, tak? To jest ten istotny warunek, jeśli redaktorzy decydują się, że one tam są. Na pana szczęście, że pana filmy są tam i cykle reportażowe są jednak obecne. Ale to widownia decyduje swoją presją. Parę razy próbowano nam uciąć głowę, nie ukrywam, ale presja tak zwanej widowni, mówiąc bardzo skrótowo, była tak silna, że wróciliśmy na swoje miejsce. Ten program było niemile, istnieje już ponad 10 lat. Ale jak powiadam, to jest kontynuacja tego, czym byli świadkowie na antenie telewizyjnie. Było mnóstwo podobnych, nie mam się na prekursora, mnóstwo podobnego typu programów, które po prostu próbowały opowiedzieć publicznie, rzucić hasło i powiedzieć, ktokolwiek wie, jaki był dalszy ciąg. Muszę powiedzieć, że to się ciągle sprawdza. Nie żyją bohaterowie tych zdarzeń, ale ciągle żyje to drugie pokolenie, które o tej historii rozmawia. To są naprawdę historie niezwykłe. Tak patrzę teraz na Darka Obucha Woszczotyńskiego, jego dziadek dowódca 10. Pułku Ułanów. Wspaniała historia, wspaniała legenda. Zawsze marzyłem, żeby zrobić film o jego dziadku. To są wszystko powody, dla których się tym zajmuję. Bardzo dziękuję za tę wypowiedź. Chciałem zapytać Arka Gołębiewskiego, z którym nie ukrywam, że wiąże nas kilka wspólnych dzieł, ale także o jego inicjatywę stworzenia festiwalu poświęconego żołnierzom wyklętym z bardzo, można powiedzieć, niezwykłym tytułem, tak? Niepokorni, niezłomni, wyklęci zawierają się w tych trzech słowach. Ale oprócz tego, że... No właśnie, dlaczego powstał festiwal? Bo przecież jesteś także znanym twórcą kilku filmów dokumentalnych, które powstały znacznie wcześniej niż festiwal. Przypomnę, że festiwal miał w zeszłym roku 5. edycję. Mamy nadzieję, że będziemy mogli zapowiedzieć pod koniec tej rozmowy datę, chyba że to już zrobiłeś, datę edycji festiwalu w Gdyni w tym roku. Znaczy myślę, że to podobnie festiwal powstał z takiego powodu, jak pan Adam mówi, że tyle tych tematów, jest taka potrzeba opowiadania tej historii, że trzeba tym się zająć. Tak jak zajęłem się trochę jako osoba niezależnie w latach 90. realizując materiały swoją kamerą, jedną z pierwszych tego mini DV i dokumentowałem świadectwa żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych i tak zaszczepiłem się, jakby zafascynowałem się historiami, zobaczyłem, że to nie są tak naprawdę tylko jakieś wspominki z jakichś przeszłych dziejów, tylko żywe bardzo historie, zupełnie zapomniane, za którymi żyje się, kryją się prawdziwe historie. I tak w tym temacie poznawałem kolejne rzeczy, poznawałem rodziny, kolejne dramaty, które tak naprawdę trudno mówić, że to jest jakieś kino historyczne, tylko dzisiejsza rzeczywistość osadzona jakby gdzieś w realiach historycznych, gdzie ich ojcowie, ich historie, gdzieś ta historia miała na to wpływ. I w momencie, kiedy powstawało tych kilka filmów, kiedy widziałem, że powstaje coraz więcej filmów opowiadających o tej historii najnowszej z lat, powiedzmy, szeroko rozumianego okresu Solidarności, ale również i okresu właśnie o podziemia niepodległościowego, ale te filmy nie funkcjonują w przestrzeni publicznej, takich nie ma. W telewizji publicznej jeszcze w latach 90. można było coś oglądać, po czym się jakby wydaje, że już tą historię opowiedzieliśmy i idziemy dalej. Więc żadne festiwale, a czasami na nurcie kieleckim można było coś ewentualnie przez te sito przejść, ale już nie ma mowy, żeby filmy dostały się do Krakowa, które opowiadające o tych rzeczach. To zupełnie jakieś wyjątki, zupełnie, żeby ten film, który się dostał. Chociaż oczywiście wiemy, jak filmy takich klasyków, czy Andrzeja Titkowa, czy Marcela Łozińskiego, opowiadające odniesienie do lat właśnie tych trudnych, gdzieś tam przez te sito przechodzą, ale opowiadające o tym podziemiu niepodległościowym jakby już jakby nie mają jakby żadnego prawa, więc stwierdziłem, że nie ma co narzekać, że nie mamy gdzie prezentować tych filmów, tylko trzeba stworzyć taką przestrzeń, gdzie będziemy te filmy pokazywać. Ale od samego początku, kiedy wiedziałem, że to nie tylko jest miejsce, gdzie będziemy pokazywać i spotykać, jak chociażby się tu przez te dwa dni spotykamy i to jest chwała organizatorom, że udało się tych twórców zaprosić, ale że jest potrzeba, tak jak tak siedzimy, i rozmawiania o tych tematach, bo jako osoba zajmująca od strony realizacyjnej,
wiem, że zajmowanie się tematyką historyczną jest niezwykle trudne. Raz sami, którzy mamy ambicje, żeby robić filmy ciekawe, a nie tylko skuteczne, jak znaleźć odpowiedni język filmowy, żeby to opowiedzieć atrakcyjnie, ale również, żeby się nie wyłożyć na tym przekazie prawdy historycznej. Po drugiej stronie często mamy osobę historyków, którzy bardzo pilnują się tych książkowych przełożeń, które są nijak się mają do tej atrakcyjności. Jak szukać tego środka, żeby te filmy były nie tylko słuszne, ale były też ciekawe, ale nie tylko ciekawe, ale też prawdziwe, nie zakłamywać. I stąd było też od samego pierwszej edycji w 2008 roku, żeby ten festiwal również był miejscem takim, gdzie będziemy dyskutować na różne tematy. I odkąd festiwal przyjął się do Gdyni, staje się rzeczywiście takim dużym świętem dla osób, którzy są w jakiś sposób są zainspirowani historią na wielu płaszczyznach, nie tylko szkole filmowym, ale i muzycznym, i działaniach plastycznych. No i widać to, że to, co pan też mówił, że jesteśmy tak głęboko, jakby z dziada, pradziada zakorzenione, mamy tę potrzebę opowiadania historii życia, to historia, że ten ich festiwal się rozwija i tych filmów jest coraz więcej. Ja na początku uważałem, że festiwal chciałem stworzyć bardziej o żołnierzach wyklętych, ale stwierdziłem, że po dwóch, trzech edycjach koniec będzie, już opowiemy historię i nie będzie filmów. No. Więc stwierdziłem, że trzeba rozszerzyć po prostu do 1989 roku. I teraz po tych pięciu edycjach widzę, że mamy kłopot szukaniem filmów opowiadających o tej szeroko rozumianym okresie Solidarności, a znacznie więcej produkcji jest odnoszących się do właśnie tych tematów podziemia niepodległościowego, co bardzo jakby cieszy i to pokazuje, jak społeczeństwo w ekspresowym wręcz tempie dojrzewa do tego, że jak była wielka potrzeba, jak była wielka rana polskiego społeczeństwa, której ta historia jest nieopowiedziana. I teraz jakby no, święto, myślę, i żołnierzy wyklętych, i jakby taka danie zielonego światła, że wielu rodzinom, żeby swoje historie rodzinne opowiadali, sprawia, że te historie wypływają. I te historie rzeczywiście one są nie tylko historiami, którym warto utrwalić, ale również są jakby ciekawym względem takim no, plastycznym, względem filmowym, dramaturgicznym. I to jest, myślę, że taka przestrzeń dla nie tylko filmowców, którzy mają ambicje przywracania tej historii, dbania o tę historię, ale również dla osób, którzy chcą bardziej jakimś kinem uniwersalnym się zajmować i tam są te tematy. Więc ta historia, która często każe się nam ją zostawić, jakby no, nie damy rady uciec od niej, tylko ona po prostu nas dogoniła i wręcz tak nas inspiruje, że ilość inicjatyw, która powstaje, pokazuje, że to jest tego środku samej tej historii. Panie Bogdanie, jest pan współtwórcą dokumentów i jest pan no, pracownikiem telewizji, redaktorem telewizji. Tak, to funkcja, którą też kilka razy praktykowałem. I jakie są pana jakby, inspiracje czy powody, za których tą tematyką się pan zajmuje? W moim wypadku przy produkcjach filmowych, które od pewnego czasu znowu staram się robić razem z Grażyną Czerniewską, tą obecną. To jest przede wszystkim ciekawość i przyznam, że też przypadek, zaraz wyjaśnię dlaczego. Ciekawość, taka prosta ciekawość nasza, że trafiamy na jakiś temat, o którym słyszeliśmy. Zaczynamy drążyć i nagle okazuje się, że gdzieś pod taką dość prostą historią jest naprawdę fajna rzecz. Przypadek, bo czasami okazuje się, że taki temat, który wydawałby się ograny, który wydawałoby się, że powstało już wiele filmów, ma swoje grzbietne. Ja tak szybko powiem o dwóch takich naszych przykładach. 5 lat bodajże temu próbowaliśmy zrobić film dokumentalny o Janku Narożniaku, o całej sytuacji, o ucieczce, dotarliśmy do Narożniaka, który niechętnie chciał opowiadać o tej swojej historii, ale zgodził się wziąć udział w filmie. Spotkaliśmy się z nieżyjącym senatorem Małaszewskim, który no, też sporo o tym wiedział. Dotarliśmy do wielu świadków tej historii. Niestety na etapie, o czym tu już była mowa, na etapie pozyskiwania środków, no nie udało nam się ich pozyskać, ponieważ zamawiający próbował. No chcieliśmy zrobić to w sposób taki skierowany do młodzieży, troszkę bardziej atrakcyjny, troszkę bardziej sensacyjny. Zresztą on próbował wymusić na nas, żeby to było studium i w przypadku takiego
psychologicznego i no, jakoś nie mogliśmy się dogadać co do koncepcji tego, tego filmu i po prostu zrezygnowaliśmy z robienia. Drugi przypadek bardzo świeży, to wczoraj też o tym mówiliśmy, to na szczęście się udało. Będziemy realizować film o 12 lekarzach z Międzynarodowej Komisji Spraw Katynów. W 2003 roku badała i wydała orzeczenie, że zbrodnię katyńską będą dokonali Rosjanie i Niemcy. Też trafiliśmy, szukając dwa lata chyba temu informacji w ogóle o Katyniu, trafiliśmy na historię o tych lekarzach i po dłuższych poszukiwaniach okazało się, że każdy z tych 12 lekarzy, który brał udział, to jest po prostu fascynująca historia. I to jest jakby przykład, że ludzie, którzy nie byli z Polski, poświęcili właściwie wszyscy, niektórzy dosłownie życie i swoje losy, poświęcili na badania sprawy Polski. To nam się udało przekonać dyrektora TVP Historia do tego, żeby to zrobić, choć no, to też trochę trwa, bo pierwszy projekt złożyliśmy półtora roku temu, tak? Na szczęście dzisiaj będziemy to robić. Więc jeżeli chodzi o motywację, o szukanie tematów, tak jak mówię, trochę ciekawość. Plus ciekawość taka powiedziana, że to chcieliśmy, żeby to, co nam się wydaje interesujące, żeby zainteresować widza. Myślę sobie, że żeby dwie historie były być ciekawe. Z całą pewnością rektor w ogóle bardzo cieszy, tak, że temat lekarzy z Międzynarodowej Komisji Czerwonego Krzyża, która badała zbrodnię katyńską w czasie pierwszych tych odkrycia grobów będzie, znaczy przybierze niebawem charakter filmu dokumentalnego. Więc porozmawiamy w tej chwili właśnie o tych tytułowych trudnościach, tak? Znaczy, bo jakby jednak kwestia to z całą pewnością to są trudności te finansowe i formalne, szukanie pieniędzy na produkcję. Powiem szczerze, że ona chyba rzeczywiście, chyba filmy, dokumenty historyczne i chyba fabularne nie cieszą się jakąś szczególną protekcją Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Tak statystycznie rzecz biorąc, tak? Bo już bez wchodzenia w jakieś właśnie te ewidentnie polityczne chęci czy niechęci, ale mam wrażenie, że jeżeli gdyby zastosować element statystyczny, to jest zdecydowana, tak, mniejszość z tej części finansowana, więc pytanie jest po prostu o szukanie tych źródeł i sponsorów i mecenasów poza Instytutem Sztuki Filmowej, choć niegdyś rzeczywiście telewizja publiczna była istotną instytucją, która tę produkcję wspierała. Przez ostatnie lata cały czas telewizja tłumaczy się tym, że nie ma pieniędzy na produkcję, w związku z czym trzeba szukać tych pieniędzy poza telewizją, choć oczywiście dobrze wiemy, że przez cały czas produkuje, tak, jednak i mogę powiedzieć tak, ceny tych najpopularniejszych seriali, które mają te publiczności 4, 5, 2 czy 7 milionowe, to też już nie są te ceny, za które produkowano seriale na przełomie wieku, tak? Znaczy pod koniec 90. lat czy na początku 20. Mimo tego, że technologie są coraz nowsze i czasem kosztowniejsze, czasem można na nich nieco zbić koszty, to odcinki w tej chwili nie są produkowane za większą kwotę niż 500 000 odcinek serialu. Ja nie mówię o tych prostszych gatunkach telenowel, ale o tych pełno fabularnych serialach. Natomiast to nie są pieniądze, które by były budżetami filmów dokumentalnych. No więc porozmawiałem przez chwilę o pieniądzach. Pochwalcie pan, panie Adamie, jaki miał pan największy budżet filmu dokumentalnego? Bo ja już nawet nie pytam o te proste, czy regularne pana reportaże dokumentalne, no bo one tam wynikają po prostu z takich, no, dłuższych czy krótszych, no, ale serii, prawda?
Natomiast filmy dokumentalne, no właśnie, to w tym sensie ciekawe, żeby też się podzielimy tak skalami cenowymi, ale to zawsze jest kategoria, która jest poważnym problemem, jak zrobić atrakcyjny film dokumentalny. Znaczy, powiem tak, to są znikome części tego, co wydawane jest zwykle na seriale. Niemniej jednak autor filmu musi mieć w sobie coś z wojownika, coś z fightera. Zawsze wokół takiego tematu jest mnóstwo sojuszników, których można namówić, naciągnąć czasem, przekonać, zgromadzić powoli można taką silną grupę, że za nimi przyjdą i pieniądze. Najważniejsze jednak jest to co mamy w sobie, tą determinację. I to tutaj często jest tak, że autorzy opowiadają, jak mi dadzą pieniądze, to zrobię. Nie, to w sytuacjach tej mizerii, która dotykała telewizję ostatnimi laty, ludzie robili i robią te filmy, oczywiście robią za znacznie mniejsze pieniądze, ale to nie jest najważniejsze, naprawdę. Każdy z tych tematów, który robiłem, uruchamiał środowiska fajnych ludzi. To grupa rekonstrukcyjna powiedziała, aha, nie masz pieniędzy, no to przyjedziemy tymi konikami i zagramy ci. Przyjechali ułani z Białegostoku, zagrali nam pod Kockiem. Strażacy powiedzieli, aha, potrzebujesz naszego wozu, zrobić wam też, zrobimy. Pieniędzy nie chcemy. Jest mnóstwo ludzi, którzy czują się jakby zaprzyjaźnieni z tą tematyką, utożsamiają się z tą tematyką. Jeżeli do nich dotrze, to może się okazać, że te pieniądze wcale nie muszą być takie gigantyczne. A poza tym pewne tradycyjne przyzwyczajenia, które wokół filmu dokumentalnego narosły, sprawiały, że te koszty były tak ogromne. Jeżeli natychmiast pojawia się kwestia jazdy, specjalistycznych świateł, to tak naprawdę dzisiaj te technologie telewizyjne dają nam mnóstwo możliwości. Pojawiły się wspaniałe te mini kamerki różnego typu. Można znacznie oszczędniej, znacznie prościej i znacznie nowocześniej produkować. Myślę, że po pierwsze, jak powiedziałem, trzeba mieć temperament wojownika. Trzeba mieć temperament dyplomaty, żeby zjednać sobie tą grupę tych sojuszników, którzy razem ze mną przejdą przez to dzieło i będą czuli się poniekąd współautorami i współproducentami. Wreszcie trzeba sięgać po nowinki technologiczne, które sprawiają, że ten film staje się tańszy. Oczywiście bajerem jest robić to na taśmie filmowej, prawda, z jazdą, tam z podnośnikami, z kranami, cudami, ale można to zrobić przyzwoicie, wykorzystując to, co dzisiaj oferują nam te w miarę nowoczesne środki, łącznie z tymi małymi zabawkowymi filmowcami, które noszą kamery, dają świetne obrazy HD. Także to jest parę możliwości, które nawet w czasach pozornej biedy pozwalają produkować. Celowo nie będę mówić o sumach, bo nie czuję się upoważniony do mówienia o pieniądzach, ponieważ jest to znikoma cząstka tego, co na odcinek serialu. Nie, to ja oczywiście mam świadomość, że na festiwalu w Gdyni pokazujemy dokumenty, które powstały za 18 tysięcy złotych, podczas gdy w zeszłym roku pokazaliśmy świetny dokument twórców niemieckich, którzy zrobili film o dwóch deskorolkarzach z DDR, którzy stali się tak postaciami antysystemowymi, bo trafili do więzienia za jazdę na Aleksanderplatz i za swoją postawę pod koniec lat 80. i wtedy, kiedy symbol, tak, czy wykreowany na symbol mur berliński był rozbijany, oni siedzieli w DDR-owskim więzieniu. Produkowanie, przepraszam, wewnątrz telewizji jest szalenie budżetożerne. Zdajecie sobie Państwo sprawę, co są koszty wydziałowe, zakładowe, w ogóle doskonale wie, jak wygląda taki kosztorys i okazuje się, że z realnych 10 zł ja na przedsięwzięcie otrzymuję 5. No, to jest, poszczególne grupy zawodowe muszą się w takim filmie pożywić. A ja jestem w stanie zmontować grupę z entuzjastów, która będzie kosztować 1/4 tego, co będzie to kosztowało wewnątrz takiej zastałej, starej, konserwatywnej struktury. Także istnieje mnóstwo metod obniżania tych kosztów. Wrócę jednak do kwot, ponieważ ci Niemcy zrealizowali film za 800 tysięcy euro. Tak? I to był rzeczywiście pełnometrażowy film dokumentalny. Opisując też długi okres czasu, bo rzecz zaczynała się w DDR, a kończyła śmiercią głównego bohatera w Afganistanie w roku 99 chyba. W związku z czym film rzeczywiście powstawał i opowiadał historię przez kilka lat. To są oczywiście warunki i budżety zarówno produkcji, jak i dokumentowania
w Niemczech, więc z różnych powodów, tak, są one wielokrotnie wyższe. Natomiast ta skala jednak i różnica między tymi filmami dokumentalnymi, które potrafią być w Polsce zrobione za 18 tysięcy, mówię, bo to był koszt tak naprawdę filmu, który mogliście Państwo wczoraj obejrzeć, film Ewy Szakalickiej, Wyrok śmierci, to powstało dofinansować właśnie nie telewizji, tylko Urzędu do Spraw Kombatantów, miał taki wymiar. Tak? I jakby to powiedzieć, niezwykle ciekawa, wstrząsająca historia dotycząca także naszych okolic, tak? Bo pojawia się tam wątek obrony Zamojszczyzny przed Ukraińcami. Więc takie filmy powstają w takich budżetach, natomiast i tutaj z całą pewnością jest tak, że film dokumentalny czy reportaż dokumentalny nie powstanie bez niezwykłej woli twórcy. Z całą pewnością może o tym też powiedzieć Arkadiusz Wębiński. Ja powiem, że rzeczywiście jesteśmy skazani na taką partyzantkę, tak? I robienie za siłą woli, tak? Że chcemy robić te filmy, robimy. I na przykład w moim przypadku jakby jestem tutaj zawodu operatorem, który ma własny sprzęt, więc jeśli jest temat, to nie muszę być uzależniony, że muszę wypożyczać kamerę i tak dalej, tylko biorę kamerę i coś dokumentuję. Potem oczywiście myślę, jak dalej to produkcję opanować, ale to jest wszystko poruszanie się, jak mówię, taka partyzantka. To jest rzecz, która nie ma czasu na dobre przemyślenie tego tematu, zastanowienie się, branie tego dokumentu, po co się jest ważne. Ale w momencie, kiedy rzeczywiście chcemy, tak jak chociażby przy tym filmie właśnie o deskorolkarzach, siłą tego filmu między innymi było to, że dużo było wykopiowań, że zdjęcia robione są stylizowane na lata 80, na taśmie filmowej robione na ósemce, Super 16, to wszystko jest jakby, to jest wszystko składało się na to, że ten film rzeczywiście wygrał na całym świecie wszelkie możliwe prestiżowe nagrody i stał się dla tego NRD po raz kolejny, pokazujemy, że już nie tylko obalili komunizm, tak, stało się mur berliński, także również tym obrazem o deskorolkarzach pokazują, jak w sposób określił grupy popkulturowe również działały. I znów ci Niemcy z NRD są jakimiś prekursorami i to jest jakby mocna taka też wartość polityczna takich projektów, że nie tylko one są jakby wypowiedzią artystyczną, ale też jakby służą narodom do rozpychania się i robienia swojego miejsca w świecie. My zupełnie tej wrażliwości tutaj w Polsce jakby nie widać. I zdanie jesteśmy rzeczywiście, to co pan Adam mówi, no idziemy, dokumentujemy ważne rzeczy, ale jeśli chcemy już kupić materiały archiwalne, chcemy się odnosić, jeśli chcemy poważni, no to jesteśmy skazani już na jakieś kosmiczne pieniądze, bo minuta materiałów z WFD to jest 6-7 tysięcy złotych, z telewizji publicznej to są 4-5 tysięcy złotych, tak? Dzisiaj widzieliśmy filmy Bagaż strachu, gdzie było dużo zdjęć i myślę, że około 10 minut przynajmniej było tych zdjęć archiwalnych z lat, pokazując lata 50., 60. i to jest wartością tego filmu, możemy, ale to jest około, myślę, przynajmniej 100-120 tysięcy złotych mogło być te koszty. Tak? I to jest, robi wartością. No, bo kiedy bawimy się w inscenizację czegoś, no owszem, te kamery, różne helikoptery, można w tym robić, ale bez dobrego operatora, bez dobrej optyki, bez zawodowego planu filmowego, no grupy rekonstrukcyjne mogą nam pomóc, ale no nie opowiemy tego. To zawsze będzie bieganie po lesie i strzelanie z patyku, przy całym szacunku i tym wszystkim. To znów jest opowiedziana historia, ale no widzimy, jak siłą woli robimy, opowiadamy historię, to względnie opowiedzieliśmy, ale żeby to rzeczywiście się ta historia przebiła, była skuteczna, to nie jesteśmy w stanie tymi prostymi środkami zapanować nad niezawodowymi aktorami, kiedy kolega robi przysługę nam, operator telewizyjny, który tam przyzwyczajony do bardziej niszowych rzeczy, opowie sprawnie historię, ale to też nie będzie te kino, które ma nam rzeczywiście przybliżyć do dramatu. I te ograniczenia są jakby straszne. Ja uczestniczyłem w jakichś teledyskach, pamiętam, myśmy rebelianci, powstało parę tych teledysków. Ale uważam, Tomek Madejski robił zdjęcia na Grupboxie i grupy rekonstrukcyjne, ale oczywiście to znów jest jakimś fałsz, bo
Muzeum Powstania Warszawskiego uważa, że bezkosztowo niemal zrobiony był, tak? A ten kredyt powinien kosztować około 70 tysięcy złotych, tak? To jest koszt taki, który powinien kosztować. To tyle, że jest znów robiony pospolite ruszenie, kaskaderzy grają, pracują za darmo, kluczowani, to wszyscy pracują od grafika, wszyscy gdzieś rzucają się na to, bo jest sprawa. To chodzi, żeby nie była ciągle sprawa, tylko żeby to było zwyczajne miejsce, które będzie każda produkcja, żeby były normalne środki zapewnione i żebyśmy mogli tym produkować i robić. No nie jest sztuka, jeśli ja przy swoim filmie Historia Kowalski, który filmem, powiedzmy, fabularnym jest, tak, konstrukcja dokumentalna, ale te wszystkie retrospektywy są fabularne, zawodowo robione. No, żeby obniżyć koszty, no to palimy prawdziwy dom 120-letni, pożar, ponieważ no, to są, no, znajdujemy, dostajemy pozwolenie na zrobienie, na rozbiórkę takiego domu, ale to nie jest cywilizowana produkcja, tak, żeby posługiwać się, kiedy szuka się obiektów ludzi, którzy, no już nie chcę narzekać, ale jakby potrafimy sobie radzić w tych tematach. Te filmy powstają i coraz więcej, bo to, co pan Adam powiedział, że jest takie oddolne, duże wsparcie, różne grupy społeczne chcą nam przy tych filmach pomagać, dofinansowywać, ale to są wszystko, żeby zrobić duże kino zawodowe, tak jak pan Stanisław tutaj chce zrobić Olarną, no to no nie da rady zrobić już tylko właśnie samochęcio, tylko potrzeba rzeczywiście ten profesjonalny plan. A znowu wchodzimy w inny świat trochę, świat dokumentalny i ten fabularny. No, ekipa filmowa z fabuły przyjedzie, nie będzie pracowała na takich wariackich papierach, jak my jesteśmy trochę przyzwyczajeni, że to nos nie nos i pracujemy po 10-15 godzin. Tyle godzin, potem nadgodziny i tak dalej. Potem te budżety puchną. Dokumentaliści nie liczą nadgodzin i nie liczą ani swojego czasu, ponieważ są tak głęboko zaangażowani w temat, że powstają filmy dokumentalne, ale nie sposób zrobić filmu fabularnego, także o Józefie Franczaku, jeśli nie pojawi się rzeczywiście mecenas, więc tak naprawdę kłopot filmu dokumentalnego, no to jest kłopot podstawowy mecenasa czy inwestora, który gotów jest jednak taką rzecz podjąć. Tak, to znaczy Arek tutaj podjął, przekazał parę mądrych bardzo myśli przenikliwych, jestem za to wdzięczny, ponieważ rzeczywiście w pewnym momencie musimy powiedzieć, że żeby zrobić film fabularny czy dokumentalny także, musimy mieć na odpowiednim poziomie artystycznym, musimy mieć środki na to, musimy mieć fachowców, w warunkach dużej konkurencji po prostu musimy mieć scenografię, musimy mieć dobrych aktorów. Musimy mieć, nie wiem, muzykę, postprodukcję, wszystkie te elementy, które niestety kosztują, a jest ich naprawdę w przypadku filmu fabularnego wiele. Wynajem tam sprzętu, angaż ludzi, statystów, bo ja wiem, naprawdę jest cała lista tego. I nie da się zrobić na zasadzie pospolitego ruszenia, zebrania kompli filmu fabularnego, który miałby szansę w kinach. Oczywiście jest u nas kino niezależne i tak dalej, tylko że te filmy idą o 3:30 na jakiejś tym niszowej telewizji i tego nie widzi tak naprawdę, więc nie w tym rzecz. Szkoda palić, szkoda niszczyć temat. Oczywiście sprawa sponsorów. To może być sponsor, to może być współproducent. Są dwie różne kategorie, prawda? Nie ma takich szans, żeby to była jedna instytucja. To nie da się tak. To po prostu trzeba zbierać. Trzeba szukać w różnych przestrzeniach. No my na przykład, nie wchodząc w szczegóły, zdecydowaliśmy się po pewnych doświadczeniach szukaniem firmach, spółkach i tak dalej. Trzeba tu zauważyć w ogóle, że to nie jest projekt, film o Ladusiu nie jest projektem komercyjnym. To nie jest komedia romantyczna, na które Bank Pekao S.A. czy inny da pieniądze licząc na zwroty. Zresztą teraz te komedie romantyczne się przestają sprzedawać. To nie jest film, to nie jest projekt komercyjny.
Czyli oczywiście liczymy, że chodzi trochę młodzieży, że chodzi o szkoły też. Czyli musimy szukać pieniędzy u tych, którzy z powodów pozakomercyjnych gotowi są nam pomóc. W naszym przypadku było naturalne zwrócić się do władz samorządowych, na przykład regionu lubelskiego. Nie chcę mówić o tych wynikach, ale powiedzmy sobie na dzień dzisiejszy, po miesiącach stagnacji są obiecujące. O tyle mogę powiedzieć. Natomiast oczywiście nie chodzi o to, żeby pan marszałek, czy inny przedstawiciel władz samorządowych, czy państwowych na tym terenie dał nam potrzebne środki. On nam nie da, bo oni tyle nie mają. Natomiast oni mogą nas polecić, pomóc nam znaleźć te środki w firmach regionu lubelskiego. No. I tak to mniej więcej wygląda. W przypadku filmu o Lalusiu jest szereg ograniczeń. Pierwsze jest to, że to nie jest projekt komercyjny. Drugi jest, myślę, to, że nie wchodząc w szczegóły, jest to taki temat, który wobec którego wiele instytucji, czy firm, do których się zwracaliśmy, wykazuje pewną nieufność. To się wiąże po prostu z upolitycznieniem tego tematu, z tego projektu. My robimy wszystko, co możemy, żeby polityka do tego nie wchodziła. No, mówimy o faktach, mówimy o historii. Ona wyglądała tak, jak wyglądała. Tak wyglądało życie Lalusia, tak wyglądały ówczesne realia. Ale niestety siłą rzeczy my żyjemy w strasznie upolitycznionym, skłóconym państwie i no wiadomo, że jak jeden da z tej strony, to z tamtej strony nie da, no bo ten da. I tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo, bardzo przykra sytuacja i sami to obserwujemy na co dzień. No i ja myślę, że powiem krótko, no myślę, że to jest też taką troszkę złą robotę zrobiła nam historia filmu o Roju. Niestety ten film ciągle się nie ukazał. Nie wiadomo, kiedy się ukaże i na przykład firma, która w dużej części sponsorowała ten film, no nie chcę słyszeć o jakby współpracy w podobnych tematach. Także tutaj, no to tyle na razie. Mowa była o rzeczywiście poważnym elemencie politycznym, który ograniczają tych sponsorów, którzy uznają tematy za dla nich nieakceptowalne. Jeśli można, jedna uwaga tylko, ponieważ to jest tego rodzaju temat, że nie od każdego godzi się przyjąć pieniądze. To jest też istotne. Bądźmy szczerzy, no jednak żyjemy w III Rzeczypospolitej, tak, ja mogę powiedzieć niestety, i ta III Rzeczypospolita polega na tym, że jesteśmy w domu kultury w froncie, którego wisi tablica poświęcona perelowskiemu ministrowi kukurydzy, tak, to jest nasz real, tak, w którym jesteśmy. Naprawdę, jeśli stawiać komuś tablice i pomniki, no to się stało w 2010 roku, w listopadzie, tak, była uroczystość, tak. Była telewizja, tak to było pokazywane, tak. To jest kategoria śmiechu na sali, tak. Oczywiście ona nie kosztowała, ta tablica, pieniądza, które można by zrobić film, a nawet reportaż dokumentalny, tylko że to jest real, w którym żyjemy, tak. I tu pojawia się, moim zdaniem, niezwykle istotna część naszej rozmowy o trudnościach dotyczących filmu historycznego, mianowicie prawda w filmie historycznym. Prawda, która jest tak samo musi być pojmowana w dokumencie i tak samo musi być pojmowana w filmie fabularnym, choć mamy pełną świadomość jako ludzie, którzy parają się tym filmowym zawodem, że fabuła i dokument są innymi kategoriami i na inne rzeczy można sobie pozwolić w fabule. Ale to jest właśnie ciekawe pytanie, jak myślę o ograniczenia lub o nieograniczoną swobodę twórczą, gdy element prawdy historycznej wchodzi w grę. Bardzo proszę, tak, oczywiście. Znaczy, to jest rzeczywiście trudna sprawa. Ja mam doświadczenia niezwykłe z tematami wołyńskimi. Tutaj widzę wielu przyjaciół, z którymi spędziłem wiele czasu na Wołyniu, w Ostrówkach.
I muszę powiedzieć, że to jest taki temat, przy którym każdy zamawiający był hola. Czy to jest ta pora, kiedy należy ten temat podejmować, czy to jest w interesie. I tutaj temat rzeźby wołyńskiej jest klasycznym przykładem, jak polityka w każdym wymiarze potrafi tę społeczną ekspozycję tego problemu hamować. Zostało to praktycznie rzecz biorąc wyminięte przez twórczość. Ta poprawność polityczna, która sprawia, że ofiary wołyńskie są zawsze niebłagonadziorne, używając rosyjskiego terminu, że zawsze nie ma dla nich dobrej pory, że zawsze powiadają, słuchajcie, zobaczcie, Ukraińcy walczą, a ty wychodzisz z filmem o Wołyniu. Muszę powiedzieć, że 3 lata się wożę z filmem o Wołyniu i nie mogę dobić się do końca, że się dobije się. Dla mnie to jest oczywiste, jasne i proste. Istnieje tylko jedna prawda. Nie ma prawdy wciągniętej w jeden rytwan polityczny czy drugi. Nie ma żadnych uwarunkowań obiektywnych, które sprawiają, że prawda może być skrzywiona, zdemolowana, że może stać się półprawdą. Tutaj twórca jest absolutnie jednoosobowo odpowiedzialny za uczciwość tego przekazu i nie ma mowy o wpływie żadnej polityki w żadnym wymiarze na to, co robimy. Nie wyobrażam sobie, że polityka, zresztą polityka się do nas specjalnie przyklejać nie próbuje, bo przynajmniej w tym, co na co dzień robię telewizyjnie, oni wiedzą doskonale, że nie ma szans na promocję ani nurtów politycznych, ani spraw. Polityka chętnie by widziała historię jako takie tło dla siebie, ale niezbyt wyraziste, bo ten sam polityk jest blady na tym wyrazistym tle historycznych bohaterów. Także z daleka od polityki, z daleka od polityków, nie popadać w prezenty z koniunkturali. To jest ten ból, który twórca filmu historycznego musi przenieść od początku do końca. Ani milimetra w lewo, ani w prawo od tej ścieżki prawdy. No to bardzo piękna deklaracja. Ale temat prawdy historycznej to jest także bardzo poważny temat w filmie fabularnym. Temat poważny, ale trudny i bardzo kontrowersyjny. Ja mogę mówić o przykładzie tego projektu Lalusiu. Ja przez 9 miesięcy dyskutowałem z doktorem Poleszakiem, który chyba jest jednym z największych specjalistów od historii najnowszej. I w końcu doszliśmy oczywiście do jakiegoś kompromisu. Jakby w ujęciu postaci Lalusia i jego działań, jego czasów, jego otoczenia, ludzi, z którymi się stykał. Rzecz polega najgłębiej na tym, że scenariusz opowiada o okresie jego życia od sierpnia 1939, czyli od zakończenia szkoły od oficerów żandarmerii w Grudziądzu do jego śmierci. Lud jest jakby jeszcze wybiega potem chyba do 83, kiedy do tego powtórnego pochówku. Trudno jest utrzymać dramaturgię i napięcie emocjonalne, pokazując bohatera w tak ogromnym przestrzeni czasowej. Grozi nam po prostu pewnego rodzaju referat, pewnego rodzaju bryk z jego życia, prawda? W tym roku wykonał wyrok na tym i tamtym, wtedy się zakochał, urodził mu się syn i tak dalej. Wtedy mamy taką linearną miarę opowieść z przeskokami, które trwają nie tyle miesiące, co lata całe. W związku z tym trzeba jakby znaleźć pomysł na dramaturgię takiego tekstu, takiego filmu. Takie przedstawienie, żeby nie siadło zainteresowanie widza. Widz przestaje się interesować, kiedy bohater staje się mu obojętny, obcy, kiedy nie czuje z nim żadnych więzi. Więc potrzebny jest pewien zabieg dramaturgiczny. Ja mogę powiedzieć, nie wchodząc jakby tutaj w szczegóły, bo nie o to chodzi, że tym zabiegiem na przykład w moim przypadku jest oblężenie go w tej stodole. To jest jakby pierwszy realny czas, w którym się dzieje akcja. I jakby dochodzimy do tej stodoły w retrospekcjach od tego sierpnia 1939 roku. W ten sposób jakby utrzymujemy cały czas napięcie emocjonalne przy bohaterze. I nie wiem, może to będzie coś bardzo polemicznego, ale ja powiem tak, że dokumentaliści mają ten luksus,
że, jak mówił tu pan Adam, ani centymetra w prawo, ani centymetra w lewo. Natomiast fabule, to nie chodzi o to, żeby mówić nieprawdę, broń Boże. Natomiast nie możemy trzymać się litery faktu, musimy się trzymać ducha faktu. Znaczy nie przekręcić, nie wypaczyć. Natomiast dopuszczalne są według mnie pewne zabiegi czysto jakby artystyczne, które pozwolą, ze sprawą, że film będzie naprawdę interesujący. I w moim przypadku, oczywiście nie jest to asekuracja, ale ja nie chcę powiedzieć, że ja robię biografię Józefa Franczaka. To nie jest biografia. Pomijając już to, że duże fragmenty jego życia, jego działań w czasie wojny, nie tylko tuż po wojnie i tak dalej, są nieodkryte i nigdy nie zostaną odkryte. Więc ja mogę sobie wyobrazić, że tak mogło być. Jest to w zgodzie z czasami, z jego charakterem, z jego postawą. Ale ja nie wiem, czy tak było. Prawda? Więc mówię o tym, że robię film inspirowany życiem człowieka. Myślę, że tak jest, no, uczciwie. Prawda? Kwestia prawdy historycznej i... Może ja tak, tak, bardzo proszę. W kontekście, przypomnę Państwu taki, no, moim zdaniem, nieudany eksperyment. Rok temu chyba, półtora, telewizja publiczna wypuściła dwa filmy o katastrofie smoleńskiej. Pamiętam, prawda? Jeden po drugim jeszcze tak, była dyskusja, tak? W takim cudzysłowie dostaliśmy dwa filmy o dwóch prawach, z tym, że jeden nie do końca był prawdziwy. Chciałbym powiedzieć, że ten eksperyment polegał na tym, że w założeniach, jak rozumiem, badawcy było tak, pokażemy wam dwie prawdy, wybierzcie sobie. Nie wydaje mi się, żeby ten eksperyment i zostawianie takiego wyboru było słuszne. Dotknę się tego, co Adam mówił. No, trochę, bo tak trochę tak udało, mówię już tak, wtedy była taka próba udawania, tak, że oto pokażemy nam jakieś, no, dwie różne prawdy, tak, no, w tych filmach tam były dwie różne prawdy, no, one się właśnie wykluczały. Powiedzmy sobie szczerze, ja nie znam zamysłu, jak to powstało, tak? No, ja to rozumiem udanym eksperymentem. Natomiast nie sposób nie zgodzić się z tą oceną, że to był nieudany pomysł, tak? No, w tym sensie, tym bardziej, że za produkcją tą kanadyjską National Geographic stały naprawdę, no, standardowe, duże pieniądze, bo w takich standardach robi się tam te filmy. Natomiast wydaje się, że to jest klasyczny przykład zrealizowania przez Kanadyjczyków filmu z dużą dozą działań, skutecznych działań, świetnych, no, do dziś sowieckich, znaczy w sensie kagiebowskich służb. Inaczej ten film naprawdę nie mógłby powstać. Znaczy wydaje się, że to po prostu jedna z dużych plam na honorze serii katastrofy w Przestworzach. Dlaczego zdecydował się na to publiczny nadawca w Polsce, żeby ten film pokazać? Nie wiem, być może to była jedyna cena, żeby mógł się pojawić film Anity Gargas, tylko że to jak gdyby trochę wracamy do świata PRL, w którym można było coś pokazać za coś, tak? Handryczyć się z cenzurą. Jeśli ten element autocenzury powstaje w czasach, które określamy, tak? Albo przynajmniej głosimy, tak? Że to jest czas wolny, no to dysonans poznawczy jest szokujący, tak? Ale powiedzmy sobie szczerze, że telewizja publiczna tym, mówię o tych, którzy ją tworzą, tak? Tym napisom politycznym wprost podlega, w związku z czym wynik publiczności, tak, mówi doskonale, co się stało tego wieczoru, ponieważ film Anatomia upadku miał oglądalność 3 200 000, film z cyklu Katastrofa w Przestworzach stworzony przez National Geographic miał oglądalność poniżej 1 000 000, znaczy publiczność wybrała, co chce obejrzeć, a co nie. I w tym sensie to bardzo ciekawy eksperyment. Tak? No właśnie, ale kwestia prawdy historycznej to jest także historia, która
W dokumencie jest to oczywiście kluczem, ale przecież opowiadamy tę prawdę historyczną poprzez świadków, albo tych pracowali ze świadkami gdyby od początku swoich dokonań. W ogóle to zacznę od tego, że opowiadając tę historię mamy zawsze za każdym razem zapotrzebowanie widza jest, że każdy film, który powstaje, to, że trzeba opowiedzieć jakby na wielu płaszczyznach. Prawda historyczna, a drugie strony artystyczne. Nie możemy z wielu powodów się po prostu rozwinąć swoje skrzydeł i realizować, jak byśmy chcieli, bo często te właśnie sprawy produkcyjne zmuszają nas, żebyśmy robili na takim poziomie, bo musimy. Nie kupujemy materiałów archiwalnych za bardzo, oszczędzamy na różnych rzeczach, nie wyjazdów. Dwa, ograniczeniem są właśnie rozmówcy nasi, którzy są kochani, wspaniali, mają ważne rzeczy do powiedzenia. Często jak przy historii Kowalskich byli to osoby już po wylewach, słabo mówiący i opieranie dramaturgii tylko całej na tych filmach. Powstaje kolejny film, który naprawdę no, będzie pokazany może w naszych publicznych telewizji. Program regionalny może powtórzy dwa razy, że coś, powiemy no, wspaniałe historie, ale nie jest to obraz taki, który rzeczywiście młody, szczególnie widz będzie mógł to oglądać i to będzie przekonywujące, tak? Ponieważ mówię o nieskładni, ciężko jakby z ich wypowiedzi złożyć spójne historie. W związku z tym znów jest ten dylemat, jak to opowiadać tę historię, żeby ona była atrakcyjnie opowiedziana, nie tylko słuszna, bo historia owszem jest słuszna. I teraz stąd się biorą często te próby rekonstruowania historii jakoś uatrakcniania na siłę, no ale jeśli mamy rzeczywiście jakieś środki, to możemy to robić skutecznie, a jeśli mamy małe, to zawsze to wychodzi i to widać. I to jest takie ograniczenie. Kolejne ograniczenie jest, że oczekiwania są, że każdy film musimy opowiadać jakby od podstaw, że ta historia dla nas jest tak, dla widza zagmatwana. Dzisiaj mieliśmy przy tym bagażu strachu, tak, że młodzież licealna, która przychodziła, czy to gimnazjalna, nie wiem, ale też bardziej licealna, no myślę, że znów potrzeba wprowadzenia, że niemal każdy temat potrzebuje wprowadzenia takiego, o czym to jest. I no, są jakieś takie ciągłe sugestie, żeby ten obraz był dopełniony taką publicystyką, a im więcej tej publicystyki będzie, mniej atrakcyjny. No i to ciągle jesteśmy takimi zakładnikami, jak to historia opowiada, że on był atrakcyjny, ale żebyśmy nie musieli ciągle za nauczycieli, za publicystów, historyków tej historii nadrabiać, tłumaczyć tymi swoimi filmami. A ciągle tak jest. I to rzeczywiście jestem ja zmęczony, bo kilka filmów zrobiłem i niemal na każdym pokazie zaczyna się. Ale dlaczego nie ma tego wprowadzenia? Bo dla widza, który nie wie, to nic nie wie. No i nie wie, ciągle nie będzie wiedział, bo ciągle coraz mniej tych, żeby opowiedzieć, no to jesteśmy w połowie filmu i potem już kończymy. I to jest jakby takie ograniczenie. Drugim jest ograniczeniem, znaczy, czy to jest w ogóle polityczne, bo nie wiem, tak? Zadowolony jesteś, Paweł, czy nie? Nie. Teraz ograniczenie, czy to jest politycznie, czy nie. No, zawsze, no, jeśli się odnosimy, pokazujemy to, co działo się na Łączce, tak? Jeśli mówimy Kwatera E, myślę, że to jest jakby takim, no, na tym polega, że jeśli pokazujemy te jamy, bestialskie powrzucane, barbarzyńsko do tych jam, no to widzimy najlepiej, czym był ten komunizm, prawda? Tam nie trzeba za mocno opowiadać, nie muszą być publicyści, opowiadać historycy, tylko widać po prostu, jakim systemem komunizm był. I no wprost, co budował Kukuryka, tak? Bo to jest budowniczy, tak? No, takie były fundamenty. Tak. Za każdym razem będziemy jednak się ocierać o tę politykę i to będzie jakby w jakiś sposób, opowiadając o tym systemie komunistycznym, zawsze to będzie dla kogoś dla nas niewygodne. Im bardziej to będą właśnie obrazy smutne, bardziej prawdziwe, to będzie bardziej trudne. I to jest jakby przy tym filmie dokumentalnym. Chyba przy tych fabularnych historiach jest taka rzecz, co mam na przykładzie wymienionego przestępstwa o Roliu, że to jest jakby takie duże wyzwanie, na ile pozwolimy sobie w tych historiach fabularnych dopisywać sceny, które w jakiś sposób no, pozwolą rozwinąć budowanie postaci, opowiedzenia tych historii i na ile, na,
gdzie się poruszać w tej fabularnej przestrzeni, tworząc to fikcję, żeby nie wpisywać się w ten język propagandy. To trzeba ciągle wiedzieć, że jesteśmy ciągle tkwimy w tej propagandzie PRL-owskiej, kiedy żołnierze wyklęci się ciągle nazywani bandytami lub terrorystami i ta pamięć jakby bardzo, bardzo jest żywa i też mimo tam różnych działań oddolnych ciągle to jest wielu tam uważanych w małych środowiskach ciągle jest taki jednak strach przed opowiadaniem rodzin, ponieważ jeszcze będą żyć i będę dopominać, że ten był bandyta. I to jest jakby, żeby nie ulegać tym stereotypom, tym wymyślonym propagandowym hasłom i odkrywaniu tych żołnierzy, no jest to rzeczywiście umiejętność tak tej historii opowiadania, żeby nie dorabiać jeszcze, znów nie skazywać tych żołnierzy po raz kolejny na bycie bandytami. I tak niestety przy całym jakby tej zasłudze Jurka Zalewskiego do tematy odkłamywania historii, no tutaj w tej swojej fantazji zrobił kilka scen, które zupełnie niczemu nie służą, gdzie prawdziwą historię, dokumentalne historie wpisywane są sceny, które jakby utrwalają ten język propagandy. To jest jakby taka jest niebezpieczna rzecz, żeby rozwijać te sylwetki, ale nie wpisać, żeby uważać, żeby nie dopisywać rzeczy, które one są może i atrakcyjne ze strony języka takiego filmowego, ale w jakiś sposób zupełnie będą szkalowały lub pogłębiały te propagandowe hasła, które były przez lata wciskane w społeczeństwie. Życząc naszym gościom sukcesów, czyli zrealizowania tych projektów twórczych i artystycznych, o których mówili, musimy już zejść ze sceny, bo za chwilę będzie tutaj po prostu wydarzenie artystyczne, a nie tylko opowiadanie o wydarzeniach artystycznych. I chcieliśmy Państwu opowiedzieć o trudnościach, czy o trudzie powstawania filmu historycznego, nie dlatego, żeby opowiadać, jakie mamy kłopoty z tym zbieraniem pieniędzy, albo z tymi różnymi z dotarciem do świadków, czy w ogóle z pogonią za tych, którzy już odchodzą, a są świadkami historii. Chodziło tylko i wyłącznie nam o to, żeby powiedzieć Państwu, że te obrazy, te filmy, które mogliście Państwo w ciągu ostatnich dwóch dni tu na ekranie oglądać, które można oglądać także przy innych okazjach, znaczy z jakim mierzą się trudem twórców.